Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Był pan na Marszu Niepodległości w Warszawie? Byłem z samego przodu. Jak ocenia pan działania policji? Czy te działania były z tyłu, za marszem, no ale z tego co wiem, były bardzo brutalne. Tam do mnie podbiegł jeden z uczestników, przyniósł taką łuskę, tutaj ją pokazuje właśnie, po kuli gumowej. No, to raczej świadczy, tak, wiadomo, o, że były, to raczej świadczy o agresji w stosunku do manifestantów, nie do, dlatego że chuliganów wyłapujesz indywidualnie. Chyba, że no jak jest kilkudziesięciu, grupie, to w zwartej grupie, to no nie właśnie, wiem, jak państwa marszałku chce pan indywidualnie. No kilkudziesięciu, to się wtedy atakuje tych kilkudziesięciu. No wczoraj ja słyszałem w telewizji taką bardzo przekonującą relację na temat tego, co się działo między tym przodem pochodu, który przez godzinę stał na Placu Konstytucji, a tyłem, który był jeszcze w okolicach Ronda Dmowskiego, że z tej części odciętej pochodu tam miała się wyrywać jakaś grupa mała, która zachowywała się zupełnie inaczej, jak wszyscy, jak te kilkadziesiąt tysięcy manifestantów. Ja nie wiem, czy jakie były powody, żeby policja używała broni. No ja widziałam na zdjęciu, że te osoby były bardzo agresywne, no rzucały, tak, no, ale, kamieniami. Ale to przynosili zwykli manifestanci. No, to no wiem, przynosili, no, ale zwykli to, manifestanci. No, ale, no, ale panie marszałku, no to, ja rozumiem tylko, że po prostu wśród zwykłych manifestantów była grupa niezwykle agresywna. Widać, no to tak, na zdjęciach, nie, no to, że tą, atakuje i wobec nich policja użyła. Tą policja powinna była się zająć, no to a nie chyba się atakować zajęła, zwykłych manifestantów. Bo no marsz nie, jednak dlatego, doszedł marsz, spokojnie do marsz końca. Marsz godzinę stał. Godzinę, no ale stał doszedł i to, potem, bo no tam zostali spacyfikowani. No to jednak się dobrze skończyło, bo nie było regularnej, no, bitwy, wbrew, i marsz się zakończył pokojowo. Wbrew tym wszystkim, którzy chcieli, żeby ten marsz się nie skończył, albo żeby się źle skończył, to rzeczywiście przeszedł. No i na pewno było to takie wydarzenie, które uczy pokory prezydenta Komorowskiego. Dlatego, że no, słyszałem wczoraj wywiad prezydenta, w którym zapowiadał, że przyszłoroczny jego marsz będzie większy od Marszu Niepodległości. No i jednocześnie przekonaliśmy się, co tak naprawdę znaczą te deklaracje na przykład pana przewodniczącego Grupińskiego, lidera większości w pierwszej Izbie Parlamentu, który tak deprecjonował 300 tysięcy ludzi, którzy przyjechali manifestować przeciwko rządowi. No teraz się okazało, co oznacza 300 tysięcy, znaczy, ludzi na tyle tego, na tyle tych ludzi. Trwam, bo mówię o wielkiej manifestacji, opozycyjnej 29 września. To o tamtej manifestacji przewodniczący Grupiński wygłosił konsternującą, powiem więcej, no, skandaliczną opinię, że była to manifestacja antypaństwowa. Jemu się to być może wymsknęło. No ale jeżeli my traktujemy demonstracje opozycyjne jako demonstracje zwrócone przeciwko państwu, to znaczy, że przynajmniej część elity tego państwa straciła poczucie tego, czym jest demokracja, bo w demokracji opozycja jest równie ważną instytucją jak rząd. No ale panie marszałku, no przepraszam bardzo, ale mnie się wydaje, że to też było antypaństwowe, bo czytam tutaj 29 wypowiedzi. 29 września była manifestacja antypaństwowa? Też dlatego, że było powiedziane, PiS generalnie głosi tezę, że to jest rząd, który powinien natychmiast zostać zmieciony, że prezydent Komorowski został wybrany przez przypadek, że to są zbrodniarze. Takie były tam... Panie redaktor, no bądźmy poważni. No, no nie, no ja jestem całkowicie poważna. A teraz przeczytam... Materię, ale ja pani powiem, no, ja jestem człowiekiem, no, to ma swoje zalety i ma swoje wady, no, dużo starszym. Więc pamiętam na przykład pierwszy wybór prezydenta Mitterranda w 1981 roku, po którym jego kontrkandydat i były premier Chirac powiedział, że dojdzie do wyborów przedterminowych, zanim się parlament zawiązał nowy. Takie rzeczy w demokracji można mówić, w demokracji można postulować ustąpienie rządu. Ja wielokrotnie wzywałem Donalda Tuska do tego, żeby ustąpił, że tak będzie lepiej dla państwa. No, czy to też pani to nazwie deklaracją antypaństwową? No nie, no jeżeli się kwestionuje wynik demokratycznych wyborów, to raczej jest to opozycja antysystemowa, tak no sądzę. Jeżeli się kwestionuje wynik wyborów, nie uznaje się prawa rządu do sprawowania władzy, ale jeżeli się mówi, że ten rząd powinien zakończyć swoją misję i przekazać zespołowi, który tak, lepiej będzie. Tak, ale my mówimy o sytuacji, że prezydent powinien ustąpić zaraz po tym, jak był wybrany, bo takie były żądania. Ale nie, panie marszałku, pierwsze słyszę, że tak było zaraz po wyborze Bronisława Komorowskiego. Panie redaktor, jak ja cytuję Rafała Grupińskiego, to cytuję dokładnie. Mówię w odniesieniu
dokładnie. Do czego, kiedy. Prezydent zaraz po wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński oświadczył, że prezydent został wybrany przez pomyłkę, że jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską, powinien natychmiast ustąpić. To jest kwestionowanie wyniku wyborów. Ja pani przypomnę, no można się z tym zgadzać czy nie, ale akurat ta wypowiedź dotyczyła tego, że prezydent miał opinię polityka prawego skrzydła Platformy, polityka konserwatywnego, a jest politykiem, który nawet dzisiaj otacza się ludźmi głównie z lewego skrzydła Platformy czy z dawnej Unii Demokratycznej, ma zupełnie inny profil. I w tym sensie to jest wielkie nieporozumienie, doszło do wielkiego nieporozumienia. No takie nieporozumienia w demokracji się zdarzają. W 1958 roku De Gaulle'a wybierano jako polityka Algierii francuskiej, a potem się okazało, że jest zupełnie inaczej. No właśnie, no jako lewicowy polityk prezydent Komorowski złożył kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego w asyście panów obu Giertychów oraz innych Michała polityków Kamińskiego, prawicy. Michała Kamińskiego też tam widziałem. To jest właśnie ta lewicowość, jak rozumiem. Pani to redaktor, świadczy o tej lewicowości. I właśnie jeżeli ten gest, podobnie jak całe przemówienie 11-listopadowe pana prezydenta na placu Piłsudskiego, ma nie tylko być wiarygodne, a ma mieć jakąkolwiek wiarygodność, to apeluję do prezydenta o usunięcie pana Janusza Palikota z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo po tym, co się stało w piątek, po tych wyzwiskach, że Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu reprezentował hitlerowiec, że sprawę polską wobec państw zachodnich jako przedstawiciel Polski najpierw w Lozannie, potem w Paryżu reprezentował hitlerowiec, naprawdę bezpieczeństwa narodowego nie może chronić człowiek, który tak pogardza wartościami, przeszłością narodu. Są pewne granice. Ja się zgadzam, że w życiu politycznym potrzeba więcej jedności. Jedność w demokracji, zgoda narodowa nie polega na zacieraniu różnic, bo różnice są uprawnione, ale standardy obowiązują. Jeżeli ktoś mówi takim językiem pogardy, to naprawdę musi być reakcja. I oczekuję od prezydenta tej reakcji. A jaki to jest język pana Roberta Winnickiego, który mówi, dążymy do obalenia republiki, budujemy siłę, której bardzo się boją lewaki i pedały. To pan właśnie w tym marszu brał udział, panie marszałku. Mnie to ogromnie bawi, że pan Winnicki, lider młodzieży, no tak przestraszył tych wszystkich komentatorów, którzy naprawdę tak komentują to przemówienie. Młodzież, która organizowała ten marsz, chciała to zakończyć jakimś mocnym akcentem i wygłaszał to swoje przemówienie, którego fragmenty ja już potem usłyszałem. Ale naprawdę nie stawiajmy tych rzeczy. Pan bierze w tym udział przecież, panie marszałku. Ja wziąłem udział w Marszu Niepodległości, żeby zamanifestować solidarność po pierwsze z dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy tam idą, to po pierwsze, ale po drugie również, żeby zareagować na te ataki na Polaków, którzy obchodzą Święto Niepodległości, które widzieliśmy rok temu, dwa lata temu. Dlatego, że naprawdę, jeżeli... Zaraz pani powiem. Sojusznicy. Dlatego, że jeżeli mówimy o przemocy, to tak naprawdę to, czego organizacji patronowała Gazeta Wyborcza, to znaczy to rok temu, to blokowanie marszu, twierdzenie, że nie można... Ale dzisiaj nie blokowali, a i tak się pobito. Ale pani redaktor, ale tą atmosferę tworzono rok i dwa lata temu, blokowania marszu, twierdzenia, że marsz nie ma prawa przejść. Przecież jest kompletny absurd. Ale teraz nikt nie blokował, panie marszałku, i tak doszło do zamieszek. Powtarzam, to zamieszki trzeba wyjaśnić. Ja mam nadzieję, że one zostaną bardzo dokładnie wyjaśnione i bardzo dobrze, że te wydarzenia budzą takie zainteresowanie opozycji parlamentarnej, bo one zasługują na wyjaśnienie. Panie marszałku, ale czytam tak, jeszcze raz pana pani Winnickiego. Powtórzę, bandyckim rządem, reżimem. Niech pani rozmawia z panem Winnickim, ja mówię, no ale pan szedł śmieszy. Z nim ramię w ramię w tym marszu. Nie ramię w ramię, pani redaktor, to po pierwsze mówię, ja szedłem ramię w ramię z kim? Z Przemysławem Wiplerem, który przed chwilą komentował u pani ten marsz, jest częstym gościem, z kolegami prezydenta Komorowskiego z jego partii, w tym z jego szefem partyjnym, panem posłem Mirosławem Styczniem i z panem Krzysztofem Okrzutą. To są koledzy prezydenta Komorowskiego ze Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Nie, pan Okrzuta teraz jest w ruchu narodowym, już walczy. Razem działali w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. Ale pan Okrzuta teraz razem tam widzę, parę lat temu, razem już się tam parę lat temu działali. Z Cezarym Mechem, z Robertem Kuraszkiewiczem, z PJN. Tam szli antysemickim ONR-em i z panem Kobylańskim, pani który redaktor oskarża Lecha Kaczyńskiego tak samo, że sprzyjał Żydom. Z tymi wszystkimi pan właśnie manifestował przywiązanie pani redaktor, do ojczyzny. Ja pani coś powiem. Naprawdę zachowajmy trochę przyzwoitości. No ale pan Kobylański jest w komitecie honorowym. Ja dwa lata temu nie wszedłem do komitetu tego marszu.
Brałem w nim udział w solidarności z jego uczestnikami, z kilkudziesięcioma tysiącami uczestników. Natomiast pani redaktor, pani kolega redakcyjny, pan Seweryn Blumstein tłumaczył ludziom, którzy przyszli innym Polakom uniemożliwiać odbycie pokojowej manifestacji, że nie powinni tak ostro, że pobicie nie jest racjonalne i tak dalej. Niech pani sobie przeczyta artykuł Dawida Wilsteina relacjonujący spotkanie Seweryna Blumsteina z uczestnikami tych wszystkich blokad, ja całej tej agresji. Wszelką przemoc. Tylko że w tym roku ze strony lewicy przemocy nie było. I takiego potępienia oczekiwałem, dlatego że jeżeli chodzi o ugrupowania skrajne. A co pani ma pytać? Przecież był w komitecie honorowym tego marszu. Ja nie jestem członkiem komitetu honorowego tego marszu. Ja bym jego uczestnikiem. Ale pan go legitymizuje. Na przykład Bronisław Wilsztajn. Nie, ja nie udzielałem takiego poparcia jak Seweryn Blumsztajn tym blokadom. Ani Bronisław Wilczek, ani Paweł Kukiz na przykład nie poszli w tym marszu po to, żeby nie maszerować razem z ONR-em, który jest po prostu antysemicki. A ja poszedłem, dlatego że ja 2 lata temu, co zrobił w tym roku Tomasz Terlikowski, Paweł Kukiz, ja to zrobiłem już 2 lata temu. No to dlaczego w tym roku pan dlatego, tego nie że zrobił? Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tam byli, to nie są ludzie, którzy podzielają poglądy Komitetu Honorowego czy wprowadzanie tam pana Kobyleńskiego. Gdyby nie było pana Kobyleńskiego, to byście nie mieli czego atakować. Dziękuję jeżeli chodzi o pana Kobyleńskiego, to moje stanowisko jako marszałka Sejmu i relacje między parlamentem a organizacjami polonijnymi. Moje stanowisko jest takie samo jak stanowisko wszystkich rządów, łącznie z tymi rządami, z którymi wtedy współpracowałem, Marcinkiewicza Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Marek Jurek, były marszałek Sejmu.